Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak ja. Jak nie zapamiętasz, czy zostanie u mnie szat. Kiedyś kończy się mu szat. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak ja. Jak nie zapamiętasz, czy zostanie u mnie szat. Witajcie! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. Tym razem u mnie. I dzisiaj będzie taki luźniejszy vlog, bo nie ma zbyt specjalnej roboty teraz po siebie. Teraz czekamy tylko na sianokosy. I chciałem wam dzisiaj pokazać takich mniejszych robótek. A co będzie, za chwilę się przekonacie. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ten odcinek będzie nagrywany nową kamerką, którą kupiliśmy w ostatnim czasie. I sprawdzimy, jak będzie nagrywała. Także do zobaczenia. Jak przechodziłem sobie tutaj koło pola z owsem, tutaj możecie zobaczyć. I tak chciałem sobie sprawdzić. Zobaczcie, jak rośnie. No tak słabo jeszcze rośnie, ale już korzenie zapuściło. Teraz trochę słońca i powinien owiec już wychodzić na zewnątrz. I co będziemy robić? Pierwsze, co chciałem zrobić w tym odcinku, to jest właśnie założenie siatki na rzutnik tutaj, bo kilka osób się pytało, gdzie jest siatka. Za chwilę odpowiem na to pytanie. Oczywiście nie będę mówił, który rocznik rozrzutnika, bo kto by to pamiętał. Siatka znajduje się tutaj i za chwilę staram się ją jakoś założyć. Trochę dziurawa, no tylko tu jedna dziura, nie, dwie. Ale tak to myślę, że w dobrej kondycji jeszcze jest. Dobra, odetniemy sobie siatkę. O, jest. Wyjąć. I idziemy. Puszczmy sobie. Oj. Dobra, i mamy siatkę założoną. Jeszcze jest w miarę dobrym stanie, ale ochrona szyby w zetorach jest warta tej ceny, myślę. Zobacz, jak to się prezentuje teraz. Wydaje mi się, że ładnie wygląda. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz w zetorze. Niestety zbyt pokojąca ona nie jest, bo leci tutaj z przedniego napędu olej. I to będzie mały problem. Nie trzeba naprawiać. A już tak wszystko dobrze było. No, oczywiście zawsze coś się znajdzie do poprawki, ale jak na razie zresztą jest wszystko w porządku. Tutaj chciałem wam pokazać. Ostatnio wyrywałem ZTS-em korzenie. Tutaj ślady po walce na samym tylnym napędzie, bez przedniego. Poradził sobie bez problemu. A czemu na samym tylnym? Bo zapomniałem włączyć przedni. No ale poszedł. Wyrwane było. I ten filmik możecie zobaczyć. Teraz wrzucę go wam do tego filmu. Ale też, a tutaj już ręcznie wykopywałem szpadlem. Także możecie zobaczyć sobie ten filmik z tej akcji tutaj. Bezproblemowej akcji. W tym momencie wrzucę go do tego filmu. Ale urwał! Ale to było dobre! Czekać po będzie!
na serce? Ajej, ale to duchują dzisiaj, co się dzieje? Żeby ten pierwszy vlog taki zapoznawczy, tam powiedział, nie był za krótki, chciałem wam pokazać zestawy zielonkarskie u mnie, zaprezentować trochę. Większą prezentację zrobimy, jak przyjdzie do mnie Krystian. Chcieliśmy zrobić taką już ogólną, także może zacznę tutaj od pierwszej. To jest przetrząsarka karuzelowa, to jest firma Fella oczywiście. Nie mogę nic więcej powiedzieć o tej karuzeli, gdyż ona pracuje u nas, 2 miesiące u nas pracowała. To z małą awarią, zobaczymy jak będzie w tym roku. Dalej mamy Orkan Tarub, on już trochę więcej u nas napracował. Jakieś 3 lata u nas pracuje i mało kiedy go używamy. Używam go tylko do ucięcia zielonki dla krów, czy tam ogólnie dla bydła. No i jak dotąd chodzi przy tym mniejszym zatorze. Wcześniej chodził przy Belarusie, Białorusce. Dobra, co dalej? Następne są 2 kosiarki rotacyjne. Jedna już starsza i niestety, jak widać, po przejściach rotacyjna, i to jest Z178. No jest już sporo u nas, naprawdę kilka ładnych lat. Nawet nie pamiętam od kiedy ona jest. Może będzie gdzieś napisane, ale to już chyba nie przeczytamy. Następna to kosiarka Z069. Jest to kosiarka nowsza. Tak naprawdę skosiła u nas z jedno pole, albo z dwa. Chodziło przy zetorach, przy tym mniejszym. I tak jak mamy jedno pole, takie dalsze, 16 km stąd, to jedziemy sobie na dwa, nie będzie trzeba pożyczać już drugiej. No i oczywiście ona trochę większa, jest to pewnie przy ZTS-ie będzie chodziła, a tamta przy tym mniejszym. No i jest jedna ostatnia rzecz. O, jeszcze chciałem wam pokazać, że tutaj niestety schodzi powietrze, ale to po zimie tylko, i jak robimy, to nie trzeba pompować cały czas, bo ona się utrzymuje, tylko jakoś po zimie ucieka te powietrze niestety. Ale będzie trzeba wymienić dętkę, czy coś się zepsuło, to może opona gdzieś jest, nie widzę tutaj. No i będzie chodziła przez następne lata. Ostatnią rzeczą jest karuzela, i to jest dwugwiazdowa, ale ona to już jest tylko tak, bo jest, bo nie nadaje się, jednego koła nie ma. Znaczy tak naprawdę można nią przewalać, ale nie używamy już jej, bo zastąpiła ją ta większa karuzela. Ona jest sześciogwiazdowa, no i tam nie ma co. Ona stoi w razie jakby tamta się zepsuła, czy jakieś inne, że tak powiem, wypadki miała tota, ale żeby chodziła tota, bo tam naprawdę idzie szybko te pole, a tamtą trzeba było jeździć. Jeszcze spytacie pewnie, Tomek, a zgrabiarkę masz? Oczywiście, że mam, zaraz ją wam pokażę. Jest i zgrabiarka, tym oczywiście zgrabiamy co roku siano, możecie sobie zobaczyć. Proszę, obejdziemy jeszcze tutaj. To jest nasza zgrabiarka. A tak jak już na poważnie mówiąc, to zgrabiamy oczywiście starym, poczciwym pająkiem. Proszę, możecie zobaczyć. Pająk jest to ten z większych. 7. Tym jest zgrabiane siano co roku. Zobaczcie sobie. Ale z grabiarką też można zgrabiać, chociaż ona jest bardziej tutaj jako zabytek. Myślę, że w tym vlogu by było już na tyle. W następnym vlogu chciałem pokazać, bo właśnie jutro będziemy sadzić ziemniaki, także zapraszam na tego vloga, także jak go nagramy i wrzucimy. Także dzięki za dzisiaj. Na razie, cześć!